Ojcze, jesteśmy Ci bardzo wdzięczni. Zachwyca nas to dzieło, dzieło krzyża, dzieło Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Panie, jestem poruszony tym, w taki świeży sposób, tym, co stało się tam kiedyś, tak dawno, a jednak ciągle świeże, ciągle aktualne. Panie, niech moje wnętrze, niech nasze wnętrza dzisiaj odżywają, odświeżają się, odnawiają się, bo nie ma większego dzieła niż to, które zostało dokonane tam na krzyżu Golgoty. Za to Ci dziękujemy. Panie, chcemy sięgać do Twojego słowa, rozważać w taki świeży sposób. Proszę Cię, natchnij nas dzisiaj, nasze umysły, nasze serca, abyśmy mieli to słowo otwarte, aby nie było przeszkód, czy to w naszych umysłach, myślach, w naszym życiu, wszelkie jakieś przeszkody w postaci grzechu, nieposłuszeństwa. Panie, modlę się, abyś zabrał. A tak, daj nam taką łaskę i nakarm nas dzisiaj, bo jesteśmy głodni. W imieniu Jezusa o to się modlimy. Amen. Amen. Kochani, bardzo się cieszę, że dzisiaj mogę stanąć przed Wami i rozważać wspólnie z Wami Boże Słowo. Będę chciał podzielić się dzisiaj tym, co... Podzielić się tym... Nie trzeba, myślę, że sobie poradzimy, tak. Nie radzi, poradzimy sobie w jakiś sposób. Za chwilkę zajdzie tam za budynek, więc jest wszystko w porządku. Na chwilę Was nie widzę, ale za chwilkę będę już Was widział. Kochani, będę chciał się posłużyć pewną pomocą, ponieważ chciałbym Wam dzisiaj coś bardzo szczególnego pokazać, również podczas tej usługi. Dzisiejsze zwiastowanie Bożego Słowa podzieliłem na trzy części. W pierwszej części chciałbym wrócić nieco do takich podstaw, fundamentów. Przeżywamy taki fundamentalny czas, podstawowy czas. Wspominamy dzieło Jezusa Chrystusa, od którego wszystko, co przeżywamy dzisiaj, się zaczęło w naszym życiu. Gdyby nie ten krzyż, gdyby nie to wzgórze, gdyby nie Boży Syn, gdyby nie Jego posłuszeństwo, gdyby nie Jego męczeńska śmierć, gdyby nie zawołał, wykonało się, gdyby nie mógł zawołać, nie byłoby nas dzisiaj tutaj. Każdy z nas w swoją drogę, jak owce, byśmy dalej błądzili i nawet nie wiedząc o tym, dalej byśmy pluli Mu w twarz. Ale stało się inaczej. Bóg postanowił, Bóg nas ożywił, Bóg zaprosił Cię do społeczności przez Jezusa Chrystusa, Bożego Syna. Zawołał Cię po imieniu i jesteś tutaj. Kochani, będziemy chcieli na sam początek rozwiać pewne wątpliwości, bo chciałbym dzisiaj zwiastować ze Starego Testamentu i przejść tak zgrabnie do Nowego Testamentu. I pomyślałem sobie, że jest to tak bardzo dogodna chwila, aby wspomnieć o tym, że Bóg Starego Testamentu nie jest innym Bogiem niż Bóg Nowego Testamentu. To nie są dwaj różni bogowie. Bóg Starego Testamentu to nie jest ten srogi, żądny krwi, taki surowy Bóg, a Bóg Nowego Testamentu to nie jest jakieś inne oblicze, nowe oblicze bóstwa, nieco bardziej łaskawe i pełne miłości. To nie jest tak, bracia i siostry. To jest ciągle ten sam Bóg. Ciągle ten sam Bóg i nic się w Jego naturze absolutnie nie zmieniło. Ciągle ten sam. Czy mamy biblijny dowód na to, że Bóg jest jeden i w trzech osobach? Zarówno w Starym Testamencie i w Nowym? Pozwolę sobie o tym na sam początek powiedzieć. Stary i Nowy Testament, czy to są różni bogowie? Aby odpowiedzieć sobie na to pytanie, należy sobie zadać inne pomocnicze pytanie. Kto więc wyprowadził Izraela z Egiptu? Bo to jest wskazówka do rozwiązania tej zagadki. Po trzecie, czy Pan Jezus istniał, zanim się urodził? Takie przewrotne pytanie w tej pierwszej części. Później w drugiej części chciałbym przejść właśnie, uczynić taki pomost i wejść właśnie w Stary Testament i to, co w jednym przypadku, w jednym momencie pewien dziwaczny, dziwny człowiek wypowiedział swoimi ustami, co stało się niezwykłym proroctwem. Proroctwem, które dotyczyło daleko, daleko dalszych czasów,
w stosunku do tych, w których on żył. Jak piękne są Twe namioty, Jakubie. Opowiemy sobie, albo przypomnimy sobie, kto to powiedział. Każdy, kto spojrzy, będzie żył. Również ze Starego Testamentu. Kochani, aby odpowiedzieć sobie, albo spróbować rozwiązać tą pierwszą część tego dzisiejszego zwiastowania, pozwólmy, że zdementujemy dzisiaj różne poglądy. W świecie, w różnych denominacjach, kościołach, w sektach funkcjonują takie oto poglądy. Pan Jezus nie istniał wcześniej, został zaadoptowany jako Syn Boży. Niektórzy w ten sposób twierdzą, że On się urodził, był człowiekiem i kiedyś, w którymś momencie Bóg postanowił, o, ten mąż jest prawy, bez grzechu, nie uczynił nic złego, więc go jakby zaadoptuje, on będzie moim synem. Ale czy to jest prawda? Czy to jest prawda? Odpowiemy sobie na to pytanie, rozwiązując tą zagadkę trójjedyności Boga. Pan Jezus nie był Bogiem, a jedynie sługą Boga, niektórzy powiedzą. Nie, nie, On nie był Bogiem. Są tacy, którzy bardzo często pukają do drzwi różnych ludzi, naszych domów i mówią, nie, nie, to nie jest tak z Panem Jezusem. On nie był Bogiem. On był aniołem. On był tylko sługą. I tak dalej, jeszcze inni mogą wymyślać przeróżne inne rzeczy. Ktoś powie, on był zjawą, kiedyś tak nawet myślano. On nie istniał w ciele, był jakimś duchem. Trójca Święta nie istnieje, jest to pogański wymysł. Niektórzy w ten sposób myślą, patrzą na Boga. Ale my chcemy dzisiaj zdementować te poglądy i podać w zasadzie biblijną odpowiedź na to trudne pytanie, na to trudne zagadnienie. Trójjedyność Boga przez wieki była problemem. Ale czy istnieje jakieś biblijne przesłanie, biblijny tekst, który wskazuje na to, że Bóg jest w trzech osobach? Jest jeden, ale jest w trzech osobach. Kochani, na pierwszy werset wybrałem ten. Ewangelia Jana, 8 rozdział, 56, 59 wiersz. Abraham, ojciec wasz, cieszył się, mówi Pan Jezus, kiedy dochodzi do rozmowy z uczonymi, z faryzeuszami, z otoczeniem, w którym się znajdował. Cieszył się Abraham, że miał oglądać dzień mój i oglądał. Ci, którzy go słuchali, drapali się po głowach. Jak to oglądał? Kiedy wyście się spotkali? Kiedy Abraham widział ciebie? Jezusie, synu cieśli, kiedy to się stało? Radował się, nawet mówi Pan Jezus. Wtedy Żydzi rzekli do Niego, 50 lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś? Odpowiedział im Jezus, zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, pierwiej niż Abraham był, jam jest. To jest niezwykłe słowo, niezwykłe. Bo to nie jest to, co tutaj wypowiada Pan Jezus. Sprawiło taki odruch w Żydach, że porwali kamienie. Dlaczego? Bo on powiedział, albo przedstawił się jako Bóg. Jam jest. Czy kiedykolwiek czytaliście, jak w Starym Testamencie Bóg się przedstawia? Jestem, który jestem. Jam jest. To jest to samo imię. Pan Jezus mówi, Abraham był, miał swój czas i go zakończył, umarł. Ale jam jest. To znaczy, jestem wieczny. Trwam nieprzerwanie. Nie mam początku ani końca, jestem od wieków na wieki, mówi Pan Jezus. Wtedy porwali kamienie, chcieli rzucić w Niego, chcieli Go ukamienować. Dlaczego? Właśnie dlatego, o czym słuchaliśmy na samym początku. Spluźnił, przedstawił się jako Bóg. Kochani, to jest jedno miejsce, które świadczy już o tym, że Pan Jezus jest kimś więcej niż tylko sługą, jest kimś więcej niż tylko człowiekiem. Jest kimś więcej niż tym, który był posłuszny Bogu. Jest kimś znacznie większym. Jest Bogiem. Aby rozwiązać tą zagadkę trójjedyności Pana Boga, należy otworzyć list Judy. Bardzo podoba mi się nowy przekład, w którym napisane jest dokładnie tak, jak tutaj czytamy. A chcę przypomnieć wam, mówi Juda, którzy raz na zawsze wszystko wiecie, że Pan, w nowym przekładzie już jest Jezus. Użyte słowo Kyrios, Pan. To samo słowo, kiedy Tomasz mówi Kyrios, Keteos, Pan mój i Bóg mój, mówi do Jezusa. To samo imię. Kiedy wiecie, że Pan Jezus wybawił wprawdzie lud z ziemi egipskiej, ale następnie wytracił tych, którzy nie uwierzyli. Ach, mówi Juda, tak? Przetłumaczono to w nowym przekładzie listu Judy. A więc było jakieś przeświadczenie, że to Kyrios, Pan,
zamiennie używany też, aby określić Pana Jezusa. Wybawił lud z Egiptu, ale później ich wytracał również podczas ich wędrówki. To jest ciekawe przesłanie w tym momencie, bo okazuje się, że Pan Jezus istniał wcześniej niż się urodził. Kochani, w innym tekście Bożego Słowa, Księdze Ezechiela, 20 rozdziale, 5, 10, 13 werset czytamy tak. Powiedz im, tak mówi Wszechmocny Pan, i tutaj jest użyte słowo Adonai, Jahwe. Każdy Żyd, który czytał w tym momencie albo słyszał to słowo, słyszał to zdanie, wiedział, że ten, który mówi, to jest Bóg Jahwe, Bóg jedyny, obok którego nie ma innych bogów. To jest Bóg. I on mówi, ja Pan jestem waszym Bogiem. I wyprowadziłem ich z ziemi egipskiej, mówi dalej w kolejnych wersetach, i powiodłem ich na pustynię. Lecz dom izraelski był przekorny wobec mnie na pustyni. Wtedy postanowiłem wylać na nich swoją zapalczywość na pustyni, aby ich wytępić. A więc Ezechiel stwierdza, nie, to Bóg Ojciec, Bóg Jahwe. Wyprowadził Izraelitów z Egiptu, a później wytracał ich z powodu ich niewiary. Ale kiedy otwieramy list do Hebrajczyków, pojawia się znowu ktoś inny, kto brał w tym udział. W tym wyprowadzaniu narodu izraelskiego z Egiptu i wytracaniu ich po drodze. Dlatego jak mówi kto? Duch Święty. Dziś jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Jak podczas buntu w dniu kuszenia na pustyni, gdzie kusili mnie ojcowie wasi i wystawiali na próbę. Chociaż oglądali dzieła moje 40 lat. Dlatego miałem wstręt do tego pokolenia i powiedziałem, zawsze ich zwodzi serce. Nie poznali też oni dróg moich, tak iż przysiągłem w gniewie moim, nie wejdą do odpocznienia mego. Kochani, czy zauważamy to, co tu się dzieje w Bożym Słowie, w tekście? Ja, dla mnie to jest pewien przykład, pewien argument, pewna mocna prawda. Bóg jest jeden w trzech osobach. Jezusa, Syna Boga, Boga Ojca, Ducha Świętego. Bóg jest jeden w trzech osobach. Skąd o tym wiem? O tym, że Bóg, jeden w trzech osobach, brał udział w tym, o czym czytaliśmy tutaj. Ja się tym bardzo podpieram. Dla mnie jest to taki argument, którym gdzieś tam żyję i który do mnie przemawia. Kochani, a więc widzimy jakby tą zależność, czy widzimy to, że Pan Jezus istniał wcześniej, przed swoimi narodzinami, On już istniał. Nie tylko istniał, On był zaangażowany w narodzie izraelskim. Czy pamiętacie, co jest napisane? Kiedy Nowy Testament mówi, iż naród izraelski pił ze skały duchowej, a tą skałą był kto? Chrystus. On towarzyszył im w ich wędrówce. Do tego będziemy chcieli oczywiście za chwilkę przejść. Kochani, tak podsumowując, Bóg Ojciec wyprowadził z Egiptu i wytracił, Pan Jezus wyprowadził z Egiptu i wytracił, Duch Święty wyprowadził z Egiptu i wytracił. O czym nam to mówi? Że Bóg jest jeden w trzech osobach. Wiem, jest to trudne, aby to zrozumieć, przyjąć. Jest to trudne dla naszego ludzkiego umysłu. I nie dziwię się, nie mam jakby takiego, można powiedzieć, wewnętrznego żalu do ludzi, być może z denominacji, z kościołów, którzy podważają tę świętą prawdę. Dlaczego? Dlatego, że mamy zbyt małe umysły, zbyt mali jesteśmy jako ludzie, żeby pojąć, kim naprawdę jest Bóg. Ale dzięki Bogu za to, że Bóg nam objawia te tajniki, tajemnice i pozwala nam się poznać w taki sposób. Ja się z tego powodu cieszę, że w ten sposób mogę o Nim myśleć. Jest jeden Bóg w trzech osobach. Mam nadzieję, że ta doktryna apostołów, która przez wieki, wieki była podtrzymywana, szarpana przez wielu ludzi, mam nadzieję, że jest zakorzeniona również w naszych sercach. Że Bóg jest jeden w trzech osobach. Kochani, wspomniana już skała. Nie wiem, czy kiedykolwiek widzieliście te zdjęcia. W Arabii Saudyjskiej pewien archeolog chrześcijański doszukał się takiego miejsca, stwierdził, tak, to pewnie jest ta skała, którą Mojżesz uderzył laską i wytrysnęła woda. Jak widzicie, to nie jest taki zwykły kamień, w który można kopnąć po prostu i gdzieś tam cieszyć się tym, że
że jest taki mały. Nie, zobaczcie, jak, tu, jak i w porównaniu do tej skały jest człowiek. Jeżeli to jest prawda, a wiele takich argumentów, czy wiele znalezisk wokół tego świadczy o tym, że jest to ta skała, to naprawdę musiała robić wrażenie. Kiedy Mojżesz wziął laskę i uderzył. Mojżeszu, co ty chcesz zrobić z tym, tą skałą, tym twoim patykiem małym? To nie był zwykły patyk. To była moc Boża. Bóg kazał, a jeśli kazał, on ma moc, aby uczynić to, co mówi. Kochani, ten archeolog stwierdził po takim rozeznaniu okolicy, że te kamienie, które są wokół, one noszą ślady erozji. Tam musiała tryskać woda z wielkim ciśnieniem. Mnóstwo zdjęć z tamtego terenu jest. Przez tą szczelinę spokojnie może przejść człowiek. Problem w tym, że jest to Arabia Saudyjska. Nie polecam się tam wybierać na wycieczkę. Chyba, że ktoś jest na tyle odważny, tak to powiem. To są tereny bardzo niebezpieczne. Bardzo dziwne, że właśnie te tereny, gdzie tak wiele Bożych cudów, Góra Synaj, to miejsce, ta duża część, znaczna część wędrówki Izraelitów po pustyni jest w takim miejscu, gdzie za bardzo nie da się zwiedzać. Niemniej jednak, kochani, pierwszy list do Koryntian mówi właśnie o tym, że wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli i wszyscy ten sam napój duchowy pili, pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Apostoł Paweł wiedział, on nie mówi o tym, że tym kamykiem był Pan Jezus, to nie o to chodzi. Chodzi o tą duchową skałę, tą duchową obecność, która towarzyszyła Izraelowi, kiedy chodził po pustyni. Chrystus był z nimi. Dlaczego? Bóg był z nimi. W ten sposób. To jest ciekawe, bo Pan Jezus wielokrotnie przejawia się na kartach Starego Testamentu i zaraz będę chciał wam pokazać to, co jest sednem dzisiejszego zwiastowania. Ponieważ będę chciał opowiedzieć o człowieku, który wypowiedział proroctwo, nad którym się zastanawiam i dużo czasu spędzam na rozważaniu i wracam do tego bardzo często. Co też ten człowiek powiedział? Co on powiedział? Czy wiecie przynajmniej z tego obrazka, o kim będzie mowa? Nie? Bileam, prawda, tak, Bileam. Bileam, nie wiem, czy ten obrazek jest taki bardzo, bardzo konkretny, jasny, czytelny dla was. Niemniej jednak przedstawia on człowieka, który gdzieś tam są całopalenia, tu są jacyś dostojnicy, a tam gdzieś w rogu jakieś małe obozy, namioty. Bileam, tak, o tym będę chciał powiedzieć. Kochani, kiedy chcielibyśmy się zapoznać z historią Bileama, przeciwnego człowieka, musielibyśmy otworzyć 4 Księgę Mojżesza, 23 i 24 rozdział. Bileam był przedziwnym człowiekiem. Według mnie, takim osobistym moim odczuciem, jest to jedna z najdziwniejszych postaci w Biblii. Nie jest napisane, albo nigdzie nie przeczytasz, że był to człowiek pochodzenia izraelskiego, na pewno nie. Był to człowiek jednak, chociaż nie pochodził, nie miał działów Izraelu, bo on z nimi nie wędrował, on mieszkał gdzie indziej, to jednak miał społeczność z Bogiem. Miał społeczność z Bogiem. Nie z jakimś bóstwem pogańskim, ale z Bogiem Jahwe, z Bogiem Izraela. Miał z nim społeczność. Nie wiem, na jakich zasadach, jak to się stało, skąd zdobył tą świadomość i relację i społeczność z Bogiem, nie wiem. Ale wiem, że był z tego znany. Wszyscy o tym wiedzieli. Król Moabu o tym wiedział. Balak doskonale o tym wiedział. Dlatego postanowił go zaprosić. Słuchaj, Bileam, przyjdź tutaj, bo nadciąga katastrofa na moją ziemię. Wyszedł z ziemi izraelskiej pewien lud. A ja wiem, że ty masz społeczność z Bogiem. Z ziemi egipskiej, przepraszam. Wyszedł lud izraelski. A ja wiem, że ty masz społeczność z Bogiem. I kogo ty przeklniesz, będzie przeklęty. A kogo będziesz błogosławił, będzie błogosławiony. Więc proszę przyjdź, przeklinaj mi ten naród, który wyszedł, aby mi nie zagroził, parafrazuję cały ten tekst. I wiecie, znamy tą historię, to jest historia, bo zdawałoby się nieco przypominająca wigilijną, bo po raz pierwszy w historii jakieś zwierzę przemówiło. Niektórzy starają się to powtórzyć i w Wigilię mają nadzieję, że jakieś zwierzątka zaczną mówić, ale to się nie uda. W jednym i tylko w jednym przypadku, albo w dwóch, to jest drugi przypadek, pierwszy z nich miał
miejsce w ogrodzie Eden, kiedy wąż przemówił. Drugi przypadek tutaj, kiedy Bileam siada na swojego Mustanga i wyrusza w drogę do Moabu na polecenie, na zaproszenie. Problem w tym, że to nie był Mustang, jakiego by Bileam sobie życzył, była to oślica. A jak to osły często są uparte, ta miała jednak powód. Nie chciała iść, dlatego że na drodze stanął jej anioł, Boży posłaniec. Kochani, Bileam jednak w jakiś sposób, skracając całą tę historię, dostaje się do Balaka. W pierwszym odruchu oczywiście nie chce iść, w drugim, za drugim razem został przekonany, pytał się Pana Boga i Pan Bóg mu jednak pozwolił, idzie. Idzie. I trafia na wzgórze Moabu, gdzie w dolinie rozłożony jest Izrael. I teraz dochodzi do sytuacji, która przypomina nieco komedię i wydaje się, przynajmniej dla mnie, że powinna się zakończyć już za pierwszym razem, kiedy Bileam zdradza, po co przyszedł. Ale dzieje się inaczej. Kochani, Balak zaprasza go i prosi, słuchaj, przeklinaj mi tutaj naród izraelski, powiedz, co mam zrobić, to zrobię. Bileam mówi, rozpal całopalenia, ja pójdę na stronę, tam będę się modlił, szukał Bożego oblicza, może Pan ze mną się tam spotka i do mnie przemówi. Dzieje się dokładnie tak, jak Bileam powiedział. Odszedł na stronę, palą się ofiary i oto Bóg spotyka się z Bileamem. Porusza mnie ten moment. Czy mamy takie nasze miejsce, kiedy idziemy gdzieś na bok z całego tego tłoku i zamieszania, kiedy należałoby po prostu odejść, wyciszyć się, zostawić to, co tym, co trzeba się zająć, tak tyle rzeczy trzeba zrobić. Ale pójść na stronę, pójść gdzieś do miejsca i spotkać się z moim Bogiem. Spotkać się z moim Bogiem. Nie, aby po prostu paciorek wypowiedzieć przed snem, jak to się mówi, ale nie, spotkać się z Bogiem. Czy moja modlitwa jest pragnieniem spotkania się z Bogiem? To jest inna modlitwa, bracia i siostry. Kiedy przychodzę i, Panie, nie wiem nawet, co mówić, ale mam jedno pragnienie, chcę się z Tobą spotkać. Chcę, żebyś do mnie Ty mówił, abym mógł coś usłyszeć, nasycić się. Bardzo tego potrzebujemy. Bileam doświadcza spotkania z Bogiem i wraca do Balaka i ten słyszy coś, czego nie chciał słyszeć. Bileam staje nad tym, co widzi i tutaj jest klucz do całej tej historii. Ponieważ Bileam zaczyna błogosławić Izraela, Balak oczywiście mówi, cóż to mi uczyniłeś, człowieku, przecież miałeś przeklinać, a błogosławisz. Być może dlatego, tutaj jest ten klucz, ponieważ nie widziałeś go w całości. I czytamy ten tekst, zauważamy to, że Bileam w tym pierwszym miejscu, na pierwszym wzgórzu, widzi tylko skrawek obozu, tylko jakąś część. I Balak mówi, świadomy tego, chociaż sądzę, że nie był do końca świadomy, dlaczego zaprasza na kolejne wzgórze, bo wiemy, że taka rzecz miała miejsce aż 3 razy. Mówi, słuchaj, Bileam, chodź, idziemy na kolejne wzgórze, tam, na inne miejsce, stamtąd zobaczysz go w całości, jest napisane dokładnie, cały. Bileam mówi, okej, pójdziemy. Idziemy na wzgórze, idą na wzgórze, rozpoczyna się dokładnie ten sam schemat, rozpal tutaj ofiary swoje, ja idę na stronę, może Bóg będzie chciał ze mną i tym razem się spotkać i wtedy przekażę ci, co Bóg mówi, albo słowa Boże. Dzieje się dokładnie to samo. Wraca Bileam, zaczyna błogosławić Izraela. Błogosławi. Nad narodem izraelskim wypowiada słowa błogosławieństwa i Balak przejęty znowu, cóż to mi czynisz, człowieku? Ale chodź na inne wzgórze, na kolejne. Może tam Pan zechce, abyś ty przeklinał Izraela. I oto dowiadujemy się, że Bileam przychodzi na inne wzgórze razem z Balakiem, z dostojnikami i czytamy, że już nie prosi o ofiary, nie jest zainteresowany tym, aby iść na stronę i szukać woli Bożej. Stwierdził, że błogosławieństwo Bogu się podoba, i zrobił coś, co myślę, że sprawiło w tym momencie wielki, wielki przełom. Podniósł swoje oczy i po raz pierwszy od tych 3 razy zobaczył Izraela
obozującego w swoim porządku. Kochani, co zobaczył Bileam? Jaki obraz stanął przed jego oczami, że Duch Święty spoczął na nim w tym momencie? Co to było za spojrzenie? Co zobaczył ten człowiek, mówiąc, że zobaczył obozującego według ich porządku obóz Izraela? Co to było za spojrzenie? Tak, iż wpłynęło to na jego mowę, zaczęło zupełnie inaczej wypowiadać słowa, które wypowiadał. Ogarnął go Duch Święty w tym jednym momencie, kiedy spojrzał. Co to za spojrzenie, które zamienia przekleństwo w błogosławieństwo? Ciemność w światło, noc w dzień. Co to za spojrzenie? Co zobaczył Bileam? Kochani, zobaczył pewien symbol, pewien znak, cień rzeczy przyszłych. Kiedy otwieramy kilka rozdziałów wcześniej i czytamy, w jaki sposób obozował Izrael, to jest to doprawdy niezwykłe. Jaki był ich porządek? W Izraelu nie wolno było postawić swojego namiotu tam, gdzie się chciało, podczas wędrówki po pustyni. Istniał pewien porządek i o tym porządku czytamy wcześniej w czwartej księdze Mojżeszowej, gdzie każde pokolenie miało się rozłożyć, po jakiej stronie przybytku, jakie pokolenia, w jakiej ilości, i biorąc sobie kartkę i długopis i starając sobie to przełożyć na proporcje, wyjdzie ci coś takiego. Dokładnie to. Kiedy Bileam podniósł oczy, zobaczył cień rzeczy przyszłych. Wspaniały symbol, wspaniały znak tego, co miało się wydarzyć daleko, daleko później. Dlaczego Bóg zaprojektował ten obóz w ten sposób? Nie wiem. Ale wiem jedno. Kiedy podniósł swoje oczy Bileam, wystarczyło spojrzenie. Duch Święty go ogarnął. Ten człowiek, który być może nie wiedział, na co patrzy. Nie wiedział. Przejął się tym tak bardzo, że jestem tego pewien, że w tym jednym momencie dostał objawienie od Ducha Świętego. Objawienie Mesjasza, Jezusa, Króla Izraela. Skąd o tym wiem? Bo należy zadać sobie drugie pytanie. Co powiedział Bileam w tym momencie? Kiedy przyglądamy się, tak żeby rozwiać wątpliwości, to jest krzyż. Wspaniały, Boży projekt, arcydzieło, konstrukcja, która nigdy nie spłonie. Jak ludzkie konstrukcje religijne, które dzisiaj płoną, ktoś je próbuje odbudować i nic z tego, jeśli człowiek się nie przejmie tym jednym krzyżem. Kochani, co powiedział Bileam? Czytamy, że po tym spojrzeniu na cały obóz Izraela, z tego jednego wzgórza, nagle Duch Święty go ogarnął i zaczyna prorokować. Z tego proroctwa dowiadujemy się, iż wypowiada: z jego wiader leje się woda, jego ziarno ma dosyć wilgoci, jego król przewyższy Agaga i jego królestwo dozna wywyższenia. Czytamy dalej, w tym samym proroctwie, nieco dalej: widzę go, lecz to jeszcze nie teraz. Oglądam go, ale jeszcze nie z bliska. Otóż wzejdzie gwiazda z Jakuba, powstanie berło z Izraela. Kochani, o czym mówi Bileam? Bo wypowiada pewne proroctwo. Z jego wiader leje się woda. Bileam, jest jakich wiader? Oni nie mają wody. Oni narzekają, że wody nie ma. Człowieku, o czym ty mówisz? O jakiej wodzie ty mówisz w tym momencie? Jego ziarno ma dosyć wilgoci, mówi Bileam dalej, mówiąc o Izraelu. Człowieku, oni nawet nie sieją. O jakim ziarnie ty mówisz? Oni nie uprawiają, oni chodzą po pustyni. Czekają na mannę, to jest ich pokarm. Oni nie mają ziaren. Jego król przewyższy Agaga i jego królestwo dozna wywyższenia. Bileamie, jeśli mówisz o Agagu, królu Amalekitów, to król, który stanął z nim do walki, o niego się potknął i stracił godność królewską. Wcale go nie przewyższył. O jakim Agagu ty tu mówisz? O jakim królu ty masz na myśli? Czy co masz na myśli, kiedy tu mówisz o tym, o czym czytamy w tym momencie? Kochani, pozwolę sobie to przenieść na to, co widział Bileam.
Bo ja widzę w tym ogromne połączenie. On coś widzi. Widzi znak rzeczy przyszłych, cień rzeczy przyszłych. Widzi krzyż. Widzi ten symbol. Zaczyna prorokować o Mesjaszu. Dlaczego mówię o Mesjaszu? Dlaczego twierdzę, że prorokuje w tym momencie o Jezusie, o Chrystusie? Kochani, wiemy już, że nie mówi o zwykłej wodzie. Z jego wiader wylewa się woda. Czym jest woda, kochani, w Biblii? Czym jest woda w Bożym Słowie? Woda symbolizuje zaspokojenie najbardziej podstawowej potrzeby życia, jakim jest pragnienie. Szczególnie na tamtych terenach. Woda jest tym, co stanowi o życiu. Nie masz wody, umierasz. Masz wodę, żyjesz. To tu, w Izraelu, jest twoje zaspokojenie. To tu wylewa się woda. To tu leje się woda życia. Pan Jezus później powie, oczywiście w czasie swojej służby, kto pragnie, niechaj przyjdzie do mnie i pije. Dlaczego? Bo on ma wodę życia. Mówiąc do Samarytanki, powie później, kto się napije tej wody, którą ja mu dam, nigdy już pragnąć nie będzie. Co to znaczy dla nas dzisiaj, bracia i siostry? Woda, którą ja się napiję, którą ma Chrystus, już nigdy pragnąć nie będę? Czy to oznacza, że on ma jakiś kubek innej, dziwnej wody i wystarczy, że raz się napiję i już więcej nie będę musiał kupować wody, zaczerpnąć? To nie o to chodzi. Pan Jezus mówi o tym, że on ma wodę życia, tą duchową wodę, która ugasi pragnienie twoje raz na zawsze do takiego stopnia, że już więcej żadnego Mesjasza, Odkupiciela nie będziesz musiał szukać. Bo on jest wszystkim, czego potrzebujesz, czego ja i ty potrzebujemy. Wszystkim. On ma wodę. Wystarczy się napić u niego, zaczerpnąć tej wody. Kochani, czytamy dalej, Bilam mówi, ziarno ma dość wilgoci. Jego ziarno ma dość wilgoci. Kiedy tak naprawdę zagłębiamy się w to zdanie, wiemy, że ziarno w hebrajskim to jest zera, które oznacza również potomstwo. O Izraelu, twoje potomstwo ma dość wilgoci. Ma wszystko, co jest mu potrzebne, aby wzrastać i żyć. O, to potomstwo, które wywodzi się z Izraela, ma wszystko, mówię o duchowym Izraelu, to potomstwo będzie miało wszystko, czego potrzebuje. Apostoł Piotr powie później w liście swoim, pierwszym liście, boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest nam potrzebne do życia i pobożności. A więc mamy wszystko. Ziarno, potomstwo ma dość wilgoci. Kochani, ty i ja, kiedy uwierzymy w Jezusa, kiedy Mu zaufamy i wiernie będziemy za Nim szli, mamy wszystko, co jest nam potrzebne do życia. Wszystko. Mamy dość wilgoci, żeby móc wzrastać. Jesteśmy dobrze nawodnieni do tego, aby owocować. Mamy absolutnie wszystko. Nie potrzebujemy innego pośrednika, innego Jezusa, innego Mesjasza, innego Chrystusa. Nie, w Nim jest wszystko. W końcu Bilam mówi, jego król przewyższy Agaga. Agag to po hebrajsku gwałtownik. Tu nie chodzi o człowieka, który jeszcze w tym momencie nie istniał, bo Agag się dopiero później urodził, daleko później. Mowa jest o gwałtowniku. Jego król przewyższy gwałtownika. Ewangelista Jan w swoim pierwszym liście powie później, Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieło diabelskie. Aby przewyższyć gwałtownika. Aby zmiażdżyć gwałtownika. Aby ukrócić dzieła gwałtownika, przeciwnika diabła, szatana. Na to się Boży Syn objawił. Bilam powiedział to, jak potrafił. Jego król przewyższy, Agaga. Jan z perspektywy czasu świadomy mówi, na to Syn Boży się właśnie objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Kochani, w ten sposób jakby bardzo przeżywam to przesłanie Bilama. Wiem, jakim był
człowiekiem ten człowiek. Wiem, jak wadliwej jakości był człowiekiem ten prorok. Wiem, co później się działo. Nawet po wypowiedzeniu tego wspaniałego proroctwa, po tym chwilowym objawieniu rzeczy przyszłych w tak cudowny sposób. Ten człowiek jednak zaprosił później Balaka, chodź, powiem ci, jak Izraela później inaczej obejść. Wiemy o tym z lektury Nowego Testamentu. Wiemy, że był to człowiek, który później zginął z ręki Izraelitów za to, że właśnie w taki sposób postąpił, ponieważ sprowadził ogromną tragedię na Izraela. Niemniej jednak wiem, że w tym momencie, bo o tym mówi Boże Słowo, zstąpił na niego Boży Duch i zaczął mówić. Kochani, wyobrażam sobie, spróbujmy sobie to wyobrazić. Jak pięknie ten obóz musiał wyglądać nocą, kiedy w każdym namiocie pali się ognisko, czy obok każdego namiotu pali się ognisko. Jak to musiało wyglądać z kosmosu? Niesamowite. Żaden rabin żydowski nie wymyśliłby tego, że Izrael podczas swojej wędrówki po pustyni niósł krzyż przez cały czas. Niezwykłe. Bilam spojrzał i to zmieniło jego, przynajmniej tą chwilę. Cóż za spojrzenie. Ale wiemy z lektury Bożego Słowa, że w innym miejscu Bóg również zainteresowany był tym, aby spojrzeć w górę, aby lud izraelski spojrzał w górę. Czy pamiętacie takie oto, tutaj tylko pomocnicze, takie mam obrazki, więc mam nadzieję, że nikogo one nie gorszą. W każdym razie, czy pamiętacie, skąd to jest? Z jakiego miejsca, biblijnego miejsca jest to, ten obrazek? To moment, kiedy Bóg nakazał Mojżeszowi powiesić na drzewie węża. Różne są tłumaczenia, różna jest interpretacja. Niemniej jednak wielu pozostaje przy tym twierdzeniu, że był to zwykły wąż powieszony na drzewie. Tak nawiasem mówiąc, tak dla ciekawostki, okazuje się, że służba zdrowia i ten, jak to nazwać, ta laska, ten symbol laska z tym owiniętym wężem, on pochodzi oczywiście ze starożytnej Grecji, ale sugerują tutaj niektórzy znawcy, że to zostało przechwycone tak naprawdę z tego zdarzenia, kiedy tak bardzo przecież ten symbol oznaczał uzdrowienie, zdrowie, prawda? Każdy, kto spojrzy, będzie żył. Lud był w tragicznej sytuacji, groziła im śmierć, węże grasowały, ludzie byli pod wpływem jadu i należało coś z tym uczynić, coś z tym zrobić. Bóg postanowił uczynić coś bardzo dziwnego. Ale znowu jest to pewien cień rzeczy przyszłych, kochani. Tu nie chodziło o to, że jakiś wąż sobie tam zawisnął. Tu chodzi o to, że na drzewie coś zawisnęło, na co należy spojrzeć. To był pewien symbol proroczy, zapowiedź tego, że nawet kilka, już nie pamiętam teraz dokładnie tego czasu, ale po długich wiekach ktoś inny zawiśnie na drzewie i kto tylko spojrzy na tego, który tam zawisł, okiem wiary będzie żył. Kto wezwie imienia Jezus, będzie żył. Tutaj dzieje się coś, cały Stary Testament, kochani, to jest pewien cień tego, co miało nadejść później, co wypełniło się w Jezusie Chrystusie. Kiedy Izrael wpatruje się w tego węża powieszonego na drzewie, okazuje się, że to działa. Ludzie są uzdrawiani, ludzie żyją. Boże Słowo mówi wyraźnie, Pan Jezus mówi, jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. Znowu, Pan Jezus to stwierdza. To, co było tam na pustyni, było o mnie. Tak, to było o mnie. Tak jak Mojżesz wywyższył węża, tak musi być Syn Człowieczy wywyższony na drzewie. Kochani, kiedy mówię dalej o spojrzeniu, jakież to jest spojrzenie, które uzdrawia nie tylko ciało, ale całą duszę, które potrafi zabrać ten śmiercionośny jad węża, diabła, szatana, który wbił się w nasze dusze
i zatruwa serce człowieka do takiego stopnia, żeby ten był potępiony. Jakież to jest spojrzenie, kiedy człowiek okiem wiary spojrzy na Chrystusa. Kiedy dusza jest uwalniana z tego jadu, kiedy dusza jest, może nabrać spokoju, kiedy może być upewniona w tym, że żyje. Wezwij imienia Jezus. Kto wzywa, kto wezwie imienia Jezus, mówi Nowy Testament, ten będzie zbawiony. Ten będzie zbawiony. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. Kochani, wiemy, że kiedy mówię o spojrzeniu, wiemy i mam nadzieję, że jesteśmy wszyscy na tyle rozsądni w tym naszym myśleniu teraz o tym, o czym mówię, że nie chodzi o to, żeby sobie popatrzeć na krzyż, popatrzeć na jakąś figurkę, która wisi w niektórych kościołach, o, spojrzałem, fajny, złoty, srebrny i tak dalej. Wcale nie o to chodzi. Boże Słowo mówi, nie miał urody. Nie dało się patrzeć. Tak jak ten, przed którym zakrywa się oblicze. A Bóg wzywa nas, nie zakrywaj swojego oblicza. Spójrz na Niego, ale nie oczami. Spójrz swoją duszą, uwierz w Niego. Spójrz na Niego okiem jakby swojej duszy. Zawierz Mu, zaufaj, a będziesz żył. Tego uczy nas cała ta historia. Mam nadzieję, że historia Bileama i to, co tam się działo na pustyni, mam nadzieję, że nas, przynajmniej mnie, odświeża, sprawia, że jakby tak dzisiaj czerpię pełną piersią z tego wspaniałego dzieła, które miało miejsce na krzyżu Golgoty. Cieszę się, że Pan Bóg w różnych historiach, w różnych sytuacjach, tym razem przez Bileama i przez naród izraelski, przez obóz, przez tak dziwny sposób pokazał mi raz jeszcze, jak niesamowitym dziełem, niesamowitym, wspaniałym arcydziełem jest krzyż Pana Jezusa. Dla nas, którzy ufamy, którzy wierzymy, jest przecież mocą ku zbawieniu. Mowa o krzyżu. O, cudowny jest mój Zbawiciel, który za mnie na krzyżu zmarł. Cudowny jest mój Zbawiciel. Mam nadzieję, kochani, że poruszone jest nasze serce do tego, aby teraz w tym kontekście przystępować do wieczerzy. Będziemy chcieli na podstawie tego, co słyszeliśmy przecież, bo jest to nic innego jak przypominanie nam tych wspaniałych wydarzeń, które miały miejsce na krzyżu Golgoty. Dla nas, którzy bierzemy chleb i wino, jest to przecież zwiastowanie śmierci Pańskiej. Mam nadzieję, że jesteśmy na nowo pobudzeni, poruszeni, odświeżeni, dotknięci, wiara nasza jeszcze bardziej zbudowana, nasycona, zaciekawieni też tym, co miało miejsce w Starym Testamencie i w historii Bileama. Mam nadzieję, że gdzieś tam też również będziemy w naszej codziennej lekturze raz jeszcze przypominać sobie tą historię. Kochani, tymczasem niech was wszystkich Bóg błogosławi. Ze swojej strony chciałbym wam serdecznie życzyć wszystkiego, co najlepsze na te święta. Święta Wielkiej Nocy, aby zmartwychwstały, ale też i umarły wcześniej Chrystus błogosławił nas, nasze domy, rodziny. Pamiętajmy, że doskonałe dzieło Boże, które miało miejsce na krzyżu, jest dziełem, które rozpoczęło się od śmierci, a później zakończyło na zmartwychwstaniu. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu była zwycięstwem. Jakkolwiek na to nie popatrzymy, to było zwycięstwo, nie porażka. Niech was wszystkich Bóg błogosławi. Amen.